Witam wszystkich oglądających bardzo serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Znani nam nieznani. Dziś moim gościem jest wokalistka Marcelina. Cześć. Witam cię bardzo serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Ja też dziękuję za zaproszenie. Marcelina, niedawno na rynku pojawił się twój drugi solowy album Wschody, Zachody, więc powiedz mi, o jakich wschodach, jakich zachodach śpiewasz na tej płycie? No tutaj chodziło mi o to, żeby po prostu się wyluzować. Że fajnie jest czasami po prostu zdjąć zegarek i nie żyć się według takiego zaplanowanego strasznie co godzinę dnia, że tu właśnie spotkanie, to. I tak trochę żyjemy już tym, że w ogóle wstajemy i mamy to wszystko takie super zaplanowane i ten zegarek jest taki strasznie ważny i telefon i w ogóle wszystko. A czasami jest fajnie po prostu żyć tak, jak ta natura nam to dyktuje. Od wschodu do wstaje zachodu. Słońce, wstajemy my, właśnie tak trochę... trochę na sobie się skupić, tak egoistycznie może, ale no myślę, że to jest raz za czas, nie mówię, że tak cały czas, bo to by było trochę hedonistyczne, ale żeby sobie tak czasami odpuścić i po prostu pożyć od wschodu do zachodu. I to jest już twoja druga solowa płyta, licząc epki, która była pomiędzy. I zwykle jest tak, że druga płyta mówi się o tym, że to jest sprawdzian dla wokalisty, wokalistki, dla muzyka. I ty sobie pierwszą płytą dość wysoko postawiłaś tę poprzeczkę. I powiedz mi, czy czułaś jakąś presję, obciążenie tworząc ten album, że musisz nim pokazać, że ta pozycja, którą sobie wypracowałaś na rynku muzycznym, rzeczywiście jest słuszna i jest dobra? Nie miałam w ogóle tej presji. Jakoś po prostu... Ta pierwsza płyta wyszła z takiego, naprawdę wcześniej dużo grałam i po prostu do mnie się zgłosiła wytwórnia z pytaniem, że oni chcą tą płytę wydać. Ja tak trochę się czułam jeszcze, może to nie jest ten moment, a z drugiej strony sobie pomyślałam, no nie, no jak już jest... Ktoś taki, sam puka. Tak, no to trzeba po prostu wykorzystać tą energię i jakby to się stało, a później graliśmy koncerty, utworzył się jakiś tam, powiedzmy, dream team. Moja współpraca z Robertem Cichym się zacieśniła, bo pracowaliśmy już na scenie producencko i jesteśmy też po sąsiedzku, żyjemy, przyjaźnimy się wszyscy, więc to jakoś tak te pomysły cały czas, po pierwsze materiał z pierwszej płyty trochę ewoluował i się trochę zmienił aranżacyjnie na koncertach, w ogóle jakoś to wszystko zaczęło żyć swoim życiem i już tyle było tych pomysłów, że już po prostu było takie naturalne, trzeba wyjść do studia, trzeba to wszystko zacząć nagrywać, ja już miałam pomysły na teksty, jakieś piosenki zaczęliśmy robić, no i to takie naturalne, no artysta po prostu stworzył jedną płytę, pograł koncerty, już jest chęć zrobienia czegoś nowego i to tak po prostu nam przyszło naturalnie. Jakoś dopiero później, jak już ta płyta wyszła, to w wywiadach właśnie wszyscy, no jak był ten stres? Ja tak, o Jezu, to ja powinnaś tak, to dobrze, że ja o tym nie wiedziałam, bo bym chyba, nie wiem, nie nagrała tej płyty. Po prostu tak to jakoś samo wyszło. Ale przyznałeś w jednym z wywiadów, że tworząc materiał na tę płytę miałaś taki moment, kiedy cierpiałaś na totalny brak weny i nie wiedziałaś, czy uda ci się zrealizować, że wszystko było zaplanowane, a nie wiedziałaś, czy uda ci się wszystko zrealizować tak, jak chciałaś. Było rzeczywiście aż tak trudne momentami. Tak, znaczy to w ogóle zeszło się z tą długą, straszliwie zimą, która była w zeszłym roku i po prostu wszyscy mieli chandrę i depresję i w ogóle, a ja zmieniłam miasto, przeprowadziłam się z Wrocławia do Warszawy, więc tak jakby no dużo rzeczy mi się zmieniło też w życiu prywatnym i w ogóle i te wszystkie zmiany jakoś tak nagle miałam takie, że jejku, jestem w jakiejś totalnie nowej rzeczywistości, w ogóle wszystko jest nowe i teraz czy ja sobie w ogóle poradzę, nagle w ogóle nie mam pomysłów na te teksty, tutaj w ogóle jest zima, codziennie wstaję, jest ciemno i wszystko mnie wkurza po prostu i trochę tak było, ale właśnie też wtedy myślę, że nie wiem, czy to zainspirowało mnie do tego tytułu Wschody, Zachody, ale jakoś wtedy po prostu postanowiliśmy od siebie wszyscy odpocząć, w ogóle ja, Kuba, Cichy, wszyscy gdzieś pojechali, po prostu no, jeśli to nie wiem, złapałem takie coś, że po prostu nie mogę, no i co, jestem taka beznadziejna, no nie, no po prostu nie masz weny, no weź po prostu pojedź w góry, wyluzuj się, nie rób nic po prostu i rzeczywiście to dało nam fajnego kopa, wróciliśmy tak i nagle posypało się wszystko jak z rękawa, wiosna przyszła w końcu i jakoś tak się udało. A powiedz mi, jak to jest w ogóle u ciebie z tą weną, czy to jest tak, że ona przychodzi niespodziewanie, spontanicznie, kiedy sobie nie myślisz, że może przyjść, typu leżysz sobie w łóżku, nagle żaróweczka się zapala, wstajesz tak. I musisz pisać? Dokładnie. Nie, tak jest. Czyli nie jest tak, że siadasz, myślisz i zaczynasz coś pisać, tylko musi być jakiś moment, jakaś konkretna inspiracja. To jest połączenie tych dwóch rzeczy, bo jakby jak już mam piosenki, to rzeczywiście mam taki czas, że teraz będę pisała teksty i chodzę po prostu i ja cały czas się inspiruję, po prostu chodzę na spacer, słucham rozmów ludzi wścibsko, nie wiem, jadę pociągiem, idę w ładne miejsca, w ogóle tak po prostu się natycham i o tym myślę cały czas, ale rzeczywiście jest tak, że na przykład muszę napisać 5 tekstów,
artystów, aż ten będzie ten właśnie, który będzie tym ostatecznym. Albo właśnie mam tak, że właśnie po takim tygodniu właśnie inspirowania się, myślenia, spisywania sobie ładnych wyrazów, zdań i tak dalej, czytania książek, poezji, nie wiem, słuchania muzyki, której w życiu bym nie słuchała. I nagle właśnie mam to, że wstaję rano i nagle jest kartka i w ogóle i piszę i wtedy to tak przychodzi nagle. Czasami. Ale ty chyba sporo rzeczy robisz tak spontanicznie i często miewasz takie spontaniczne pomysły. Podobnie było z klipem do singla Wschody Zachody, który promuje tę płytę. Jak to się stało, że znaleźliście się w Maroku? No to była rzeczywiście spontaniczna decyzja. Jakoś, ja pamiętam ten moment, jak siedzę sobie na balkonie, piszę tekst i jest właśnie czerwiec, ciepło i właśnie piszę o tym otwieraniu dachu i to wszystko. I nagle po prostu mam taką myśl, że przecież moi znajomi, a wszyscy surfujemy tam, czy tam ja próbuję, uczę się, ale bardzo to lubię. Oni wrócili gdzieś tam skądś z jakichś surfingów, była opcja, że jadą do znajomych do Maroko, że właśnie ktoś tam już był i jakoś tak, nie wiem, to Maroko się obijało cały czas o uszy. Zadzwoniłam do nich i mówię, kurczę, no i co z tym Marokiem, jedziecie? A oni, no chyba jest taka opcja w ogóle, żeśmy pojechali w ogóle za tydzień. Dobra, no to słuchaj, bierzemy kamerę, robimy klipa. A, bo to w ogóle taka ekipa filmowa właśnie, którzy ci chłopacy akurat jeżdżą i kręcą jakieś snowboardowe sytuacje, robią klipy i tak dalej, więc mówię, kurczę, no czemu by tego nie połączyć? I w ogóle po prostu w ten sam dzień koledzy moi zjawili się u mnie w domu, kupiliśmy bilety, w ogóle umówiliśmy się, że lecimy za tydzień dosłownie, po prostu jakoś tak... Dziwne to było, nie, w ogóle tego nie skonsultowałam z wytwórnią ani z nikim, co potem się okazało trochę niedobrze, bo jakby tam oni wszystko muszą mieć zaplanowane i tak dalej. No ale teledysk sobie powstał, spontaniczna sytuacja była, energia była fajna, także myślę, że jakby trudno. No i spontaniczny był chyba też duet z Piotrem Roguckim. Tak, to też nie było przemyślane absolutnie, z czego też się w sumie cieszę, bo gdybym miała takie założenie, że musi być jakiś super duet, to tyle byśmy o tym myśleli i się stresowali, że nie wiem, czy to by... aż tak fajnie wyszło, a to było po prostu tak, że nagrywaliśmy w studiu tą piosenkę, no i cały czas czegoś brakowało i się zaczęliśmy śmiać, że jakiś taki wokal by się przydał, taki przełamujący tą moją słodycz, bo już jest takie słodkie, ten karmel i w ogóle, no i właśnie tak Tom Waits albo nie wiem, jakiś Rogucki i tak. Także się rzucali nazwiskami Jakuba, no to ja zadzwonię. Ja tak, no jak będziesz dzwonił? No i on zadzwonił, a Rogucki się zgodził i jakoś tak, no to super, czyli za tydzień nagrywamy. Mhm. On przyjechał, w ogóle przemiła rozmowa, w ogóle podobała mu się piosenka, wszystko jakoś tak. Mówię, kurczę, wróciłam z Maroko, teraz Rogucki. Życie jest piękne, żyć nie umierać. Mhm. Ale oprócz tego, że jesteś spontaniczna i często miewasz różne takie zaskakujące pomysły, to mam wrażenie, że trochę jesteś też Zosia Samosia, bo oprócz tego, że płyta jest muzycznie twoja, to też jesteś autorką projektu graficznego na okładkę płyty i zdaje się, że pierwsza wersja powstała w pęcie, tak? Tak, ale to wszystko śmieszne, bo Zosia Samosia powiedziałaś, a ja mieszkam z Samosią, ma tak na nazwisko. No tak właśnie się stało, bo siedzieliśmy, ja sobie wymyśliłam, miałam w głowie już jak ta okładka powinna wyglądać i w ogóle cała ta szata graficzna, czcionka i wszystko. No i jakoś tak dostawałam bardzo dużo projektów, ale żaden w ogóle nie zahaczał w ogóle o tą moją wizję i jakoś mi było ciężko to wytłumaczyć, więc zaczęłam to rysować. No i to tak miałam wrażenie później, że ci ludzie, ci graficy próbują to jakoś tam odrysować, więc stwierdziłam, że w ogóle bez sensu, ja to narysuję i w ogóle zrobię, co też było takie, że już wytwórni trochę już mieli mnie dosyć, bo no to mi się nie podoba, nie, to powinno być tak, o Jezu, to weź zrób to sama, nie marudzisz po prostu. Właśnie, zrobię to sama. I 3 dni później wysłałam właśnie ten projekt w pęcie, który się spodobał i później właśnie z kolegą, z Łukaszem Zabłockim, który jest już profesjonalnym grafikiem, siedzieliśmy po nocach i dłubaliśmy to już w tych takich profesjonalnych programach, których w życiu nie obsługiwałam, ale jakoś ogarnęliśmy. Udało się. Tak. Ale jesteś też autorką większości tekstów na płycie, w zasadzie chyba oprócz jednego wszystkie tak, napisałaś tak. Ty. I w czasach, kiedy zalewa nas zewsząd angielszczyzna, ty postanowiłaś wydać płytę po polsku. Dlaczego akurat ten język polski? Dlaczego chcesz śpiewać po polsku? No to już przy pierwszej płycie się stało, bo rzeczywiście wcześniej ja też byłam zalana angielszczyzną, ale no miałam takich parę jakby głosów z zewnątrz, że jednak w Polsce fajnie jak po polsku się śpiewa. A jak już usłyszałam, że to jest takie trudne, to ojejku, no takie trudne, to trzeba tego spróbować. No i rzeczywiście jak jakieś pierwsze teksty po polsku powstały, które jeszcze wtedy z pomocą Natalii Grosiak pisałam, to jakoś tak nagle w ogóle stwierdziłam, że ja w tym polskim mam jakiś taki swój styl bardziej rozpoznawalny powiedzmy niż po angielsku. Po angielsku tam każdy śpiewa lepiej, gorzej, ale to nie jest twój język i to jest zawsze jakaś taka bariera między tobą a słuchaczem.
Poza tym też te teksty, no nie jesteś w stanie się popisać swoim polskim i tym, co masz w głowie, bo to jest angielski, no jakoś perfekcyjnie angielskiego nie znam, więc to też stwierdziłam, że to wszystko jest przecież logiczne, no mieszkam tutaj, no to będę pisała po polsku i rzeczywiście potem się okazało, że ja mam jakąś wadę wymowy, coś tu szeleszczę, coś ten, innych tu wkurza, innych nie, ja stwierdziłam, że to jest w ogóle super, będę tak śpiewać właśnie. A czy to możesz traktować trochę jako wyraz pewnego patriotyzmu, to śpiewanie po polsku? Ach, no, znaczy nie wiem, akurat tutaj chyba traktuję to po prostu jako najlepszą formę wyrazu i oddania jakby tego, co mam w głowie, bo to jest język, który najlepiej znam, a poza tym jakoś tak znalazłam sobie sposób na to śpiewanie, że mi się zaczęło podobać to, że jakby nie można niby transakcentować, a właśnie czasami to jest ciekawe i właśnie bardzo dużo ludzi widzę, że teraz jakoś tak się otwiera na to, że nie trzeba tego tak strasznie sztywno traktować, tak jak właśnie myślę, że to, że dużo ludzi śpiewa po angielsku, to jest właśnie to, że tam jest bardzo duża dowolność, oni mają właśnie slang, skracają sobie te słowa, wydłużają, nie wiem, akcentują gdzie chcą, po prostu jakoś tak myślę, że to, że kiedyś u nas było tak bardzo sztywno z tym polskim, że to musi być takie wszystko szkolne i techniczne, to trochę zniechęcało, a teraz dalej jest, no niektórzy mówią, że to jest złe czy dobre, ale jednak tak się wszyscy na to otwierają i to jest po prostu instrument kolejny, możesz sobie syczeć, stękać, charczeć, nie wiem, i to wszystko jest ciekawe, dlatego myślę, że po prostu czemu nie, to trzeba wykorzystać i ten język polski nasz w tym wszystkim sprawdzić. Bo jeśli chodzi o ten patriotyzm, to zdaje się, że ostatnio masz dość często okazję o tym mówić. Tak. Masz okazję o tym i mówić, i myśleć, bo od niedawna bierzesz udział w projekcie Panny Wyklęte. Co daje ci udział w tym projekcie? No, po pierwsze to było dla mnie duże wyzwanie, bo znaczy, jakby kiedy zwraca się do ciebie Darek Malejonek z pytaniem, czy chcesz wziąć udział w jakimkolwiek jego projekcie, to chyba jest jakby ciężko odmówić. Ja na początku nie wiedziałam w ogóle, o co będzie dokładnie chodziło. On tak mi z grubsza powiedział, bo poznaliśmy się na koncercie charytatywnym i on tam pierwszy raz mnie usłyszał, spodobał mu się tekst, właśnie pytał, czy sama je pisze, no i w ogóle, że fajny klimat i że jest taki projekt i tak do końca mi tam nie pozdradzał, mówię, no jasne, super, nie? Usłyszałam, że Kasia Kowalska, to Darek, Maleo, super. No i się zgodziłam, po czym właśnie dostałam te wszystkie informacje. Mówię, o kurczę, będzie trzeba wrócić do szkoły, tam zawsze bania z historii, a tu po prostu nagle mam pisać tekst, no i gdzieś tam oddać taki duży szacunek, bo jak sobie zaczęłam w internecie szukać wszystkich wydarzeń związanych z Sumorowymi Pannami, czyli z tym poprzednim projektem, to no jest tam bardzo dużo spotkań jednak z tymi ludźmi, którzy jeszcze żyją, dziećmi tych żołnierzy, no i są konferencje i trzeba się jakoś tam wypowiedzieć, mieć własne zdanie właśnie, no dla, choćby to dlaczego bierzesz w tym udział, więc ja po prostu miałam 2 miesiące z głowy, bo siedziałam w necie. Szybki kurs historii. I tak, i właśnie czytałam w ogóle, o co chodzi, co to są ci żołnierze wyklęci, dlaczego wyklęci, dlaczego Inka i to wszystko i się w to mocno wkręciłam i myślę, że dało mi to wiele, bo po pierwsze jakoś wyrobiłam sobie pierwszy raz takie świadome własne zdanie na temat historii tego, czy ja jestem tą patriotką, czy nie, bo wcześniej jakoś mi się trochę nie chciało nad tym zastanawiać i no, dużo mi to dało. Też mnie cieszy, kiedy moi znajomi, którzy też mieli jakieś takie podejście do tego, powiedzmy, no zniechęceni szkołą, po prostu już się nie chciało, a teraz oni chodzą na te koncerty, wypytują, czytają te książki, które tam są sprzedawane, słuchają płyt, wczytują się w teksty, no i to fajne jest, że jakaś ta historia może być też podana w taki sposób przystępny i ciekawy i fajna muza. Mówisz, że sporo myślałaś o tym patriotyzmie i do jakich wniosków doszłaś? No doszłam do tego, że jestem, ale wcześniej miałam takie podejście, że chyba to nie jestem, no bo tu mnie wkurza to i tamto, ale potem się zastanawiałam właśnie, że jednak mieszkam w tym kraju i właśnie to choćby, że śpiewam po polsku i że mi się to podoba, że pochodzę z gór i chciałabym przekazywać moim dzieciom te tradycje, to, że teraz nie mogę się doczekać świąt, bo mam 12 potraw i wszystko jest takie tradycyjne z pokolenia na pokolenie, będzie zupa, którą się gotuje 3 dni w ogóle i to jest wszystko strasznie fajne i jakby nie chciałabym tego zatracić, nie chciałabym, żeby ktoś kiedyś tu przyjechał i powiedział, teraz będziecie mówić w takim języku, tych tradycji nie ma i są nasze, no nie, no jakby kolor świata bierze się z tego właśnie, że każdy o tą swoją tradycję dba i kulturę i o to, że twój kraj jest twoim krajem i to jest fajne, jakby myślę, że dużo ludzi myli ten patriotyzm z jakąś polityką i wzniosłymi, patetycznymi sytuacjami, do których ja też jakby nie chodzę na żadne marsze, nie wiem, tak jakoś tą polityką też się nie interesuję i dlatego też myślałam, że pewnie nie jestem patriotką, ale nie, jestem, dbam o podwórko i wszystko. Czyli gdy ktoś z zagranicą zapyta cię, kim jesteś, to z dumą odpowie, że jestem Polką? Tak.
Kiedyś ktoś w jednym z wywiadów zadał ci pytanie, kim jest Marcelina, i ty odpowiedziałeś wtedy: Marcelina to zwykła dziewczyna z Cieszyna, która nie poddała się temu, że ktoś jej powiedział, że ma czegoś nie robić, i biegła za swoim marzeniem. To mam rozumieć, że ktoś cię próbował sprowadzić z tej muzycznej drogi, którą sobie obrałaś? No tak, choć to nie było jakieś strasznie traumatyczne dla mnie przeżycie, ale rzeczywiście tak było, że ja sobie tak wybrałam tą muzykę, a nie pochodzę z muzycznej rodziny, nikt tam u mnie jakoś we mnie nie zapoczątkował takiej pasji. Może trochę mój tato trochę śpiewał góralskich przyśpiewek, graliśmy w jakimś tam teatrze, ale to wszystko było takie bardzo, powiedzmy, amatorskie i takie, nie wiem, ja bardzo długo docierałam do tego, jaką muzę ja lubię, bo u mnie w domu były tylko takie typowe płyty, które wszyscy słuchają, nie wiem, Golec, orkiestra, nie wiem, takie, znaczy to spoko, ale nie było czegoś takiego, że nie wiem, nagle mój tata bierze winyla i mówi mi, tu jest Ella Fitzgerald, to jest, słuchaj, w ogóle kolebka jazzu i dziecko po prostu nagle, nie wiem, coś mu się rodzi w głowie. To tak nie było. Ja tego strasznie szukałam długo. Ja strasznie fałszowałam jako dziecko. W ogóle grałam na pianinie, dostałam dwóje. W ogóle pani powiedziała, że dziecko, w ogóle nie bierz się za te instrumenty, bo to w ogóle ci nie wychodzi. No i tak jakoś się uparłam i nie wiem. I stwierdziłam, że ja po prostu chcę to robić i mi się to podoba. Zaczęłam jeździć na warsztaty jazzowe, poznawałam coraz ciekawszych ludzi i nagle, nie wiem w którym momencie, to stwierdziłam, że ja się już tak profesjonalnie, jakby tak to zabiera mi dużą część dnia, że po prostu zajmę się tym, no, i będę starać się jakby z tego żyć, no. Się udało. No i zaczęłaś biec po te swoje marzenia i tak profesjonalnie to najpierw śpiewać w zespole Maria, byłaś jego wokalistką, a później już jako Marcelina. Powiedz mi, tobie nigdy nie marzyło się, żeby na płycie, żeby na plakacie zobaczyć też swoje nazwisko? Nie. Bo cały czas śpiewasz jakby bez nazwiska, albo jako Maria, wcześniej jako zespół, teraz jesteś Marcelina i tyle. No, nie wiem, nie zastanawiałam się nad tym. Jakoś po prostu Marcelina brzmi tak, nie wiem. Dużo ludzi myśli, że to jest jakiś mój pseudonim, a to jest po prostu moje imię. Jakoś już nie miałam potrzeby dodawania nazwiska, nie wiem. Może kiedyś się zmienię? Nie, no nie wiem, po prostu jakoś nie myślałam o tym. Z drugiej strony, jakbyś chciała podbijać zagraniczne rynki, no to twoje nazwisko jest dość trudne do wymówienia. Tak, no właśnie, więc... może to dlatego, bo ja wszędzie, gdzie, nie wiem, zdawałam na studia, był jakiś egzamin, tam wyczytywali to moje nazwisko i zawsze było albo Staszek, albo Straszek, Stoczek, Stożek, Stożek, to jest chyba najbardziej. Ojej, no i tak właśnie, nie wiem, coś mam z tym problem, ale ostatnio za to moje nazwisko mi pomogło, bo cały czas ludzie się przyczepiają, że u mnie jest wszędzie pełno trójkątów. Na teledysku doznikam jakieś trójkąty, teraz na tej płycie jakieś trójkąty i mi już zaczynają dopisywać, że jest jakaś szatanica, jestem w ogóle, jakieś mam w ogóle złe, nie wiem, coś tam. I ja mówię, no jak, no przecież to nie są trójkąty, tylko stożki. No i problem się skończył, pytania się skończyły. Ty w 2011 roku wydałaś swoją pierwszą płytę, swoją debiutancką płytę Marcelina i za nią zostałaś debiutowana do Fryderyków jako debiut roku, ale ty przyznałeś w jednym z wywiadów, że nie sądziłaś, że zostaniesz zauważona już na etapie pierwszego krążka. I powiedz mi, czy tobie trochę czasem nie brakuje pewności siebie? Nie wiem, czasem mam za dużo, a czasem mi brakuje. Ale no właśnie tak jakoś jak z tą pierwszą płytą, że nie, no jak już wydać, to jeszcze nie ten moment. Tak, a kiedy jest ten moment? Po prostu tak... trzeba czasami po prostu brać to życie za nogi gdzieś tam, jak jest taka opcja, i właśnie czasami przeginam w drugą stronę, mówię, nie, no dobra, ja zrobię to sama, a potem on trochę się zapędziła się, ale a z drugiej strony mam czasami, nie, no już jakby to, nie, jeszcze nie jestem gotowa. No i to tak chyba każdy artysta trochę jest taki dwubiegunowy, że jakby raz się zapędzi, a raz, nie wiem, czy każdy, ja tak chyba trochę mam, że czasem mi tej pewności zabraknie, a czasami jej za dużo i potem trzeba przepraszać. Ale no, różnie to bywa. No i przyznałaś też, że ty miałaś problem z przerzuceniem się ze śpiewania coverów na śpiewanie swoich piosenek. Dlaczego to było takie trudne? Nie miałam z tym problemu, bo ja jakby zawsze, ja też się czasami tak dziwnie czuję, jak ktoś mi przypomina o tym projekcie Maria, bo to był dla mnie jakiś taki w ogóle sposób na utrzymanie się wtedy i znaczy śpiewanie po prostu coverów, wiadomo, kiedyś zawsze powstaje pierwszy zespół i jakoś tak, ale no dużo mi to dało, bo się bardzo dużo nauczyłam, ale jednak to był coverowy skład, znaczy tam pierwsze kroki jakieś poczyniłam z Dawidem Korbaczyńskim, zaczęliśmy właśnie pisać te piosenki, ale potem to już się przekształciło właśnie w Marcelinę, bo stwierdziłam, że chcę oddzielić jakby ten autorski projekt od tego trochę coverowego i takiego, gdzie jeszcze nie bardzo miałam na siebie pomysł i bardziej to była nauka dla mnie niż jakby pokazuję teraz, kim jestem. Więc zawsze bardzo dbałam o to i zawsze chciałam być taką kompletną artystką, która właśnie komponuje, pisze, gra na czymś, nie wiem, tak zawsze imponowali tacy artyści, jakby bardzo do tego momentu dążyłam, natomiast... Ale przyznaj się, że dziwnie się czułaś, kiedy tak, już przestałaś. Tak, dziwne dla mnie było to ten moment, kiedy na pierwszy koncert wychodzę i jakby, no mam za sobą milion koncertów różnych, dziwnych,
i nagle mam stres i tak, no ale dlaczego? A potem właśnie to jest taki dziwny moment, kiedy nagle śpiewasz swoje kompozycje, swoje teksty i te wszystkie historie, które gdzieś tam pokazujesz się zbierały, tak, i nagle wychodzisz i to już jest tak inaczej, musisz coś powiedzieć o tych tekstach, przywitać tych ludzi i nagle to tak naprawdę się... Znaczy to nie jest teraz tak brzmi tak, ale no, to było dla mnie taki duży, duży, ważny moment, kiedy ten pierwszy koncert właśnie był i mam takie, o kurczę, no właśnie się obnażę zaraz. Mhm. Właśnie zaśpiewam wam te teksty moje i w sumie to nie wiem, czy a może ktoś się wyśmieje, a może powie, że to nie fajne było i na przykład zaczną ludzie oceniać, że ta Maria to było takie spoko, a to już nie jest, nie wiem. Tak nagle mi zaczęły takie myśli świtać, ale to trwało, nie wiem, pierwszą piosenkę, może potem już się wyluzowałam. Stwierdziłam, że to jest o wiele, wiele fajniejsze, kiedy się śpiewa. Można wyrażać siebie. Dokładnie. Zbliża się koniec 2013 roku i ty powiedziałaś kiedyś, że lubisz sobie tak pod koniec roku usiąść i podsumować to, co zrobiłaś do tej pory, zastanowić się, co z tego, co zaplanowałaś, wykonałaś, czego nie wykonałaś, no to teraz masz do tego okazję. Jaki to był rok w swoim życiu? No właśnie, to jest znowu takie coś, że sobie na przykład myślę, o nie, no nie zrobiłam tego, tamtego, w ogóle jestem beznadziejna w ogóle i ten właśnie brak wiary, po czym właśnie jakbym miała podsumować rok, no to zrobiłam bardzo dużo rzeczy, bo zrobiłam kilka fajnych klipów, które wyreżyserowałam, wymyśliłam, choćby Spontaniczne Maroko. Właśnie zaprojektowałam okładkę, nagrałam płytę z wspaniałymi ludźmi, moimi przyjaciółmi. Mam super zespół, z którym uwielbiam się próbować i grać. Zrobiłam stage diving, wskoczyłam w tłum w Bielsku na koncercie, co też zawsze marzyłam o tym. Nagrałam duet z Piotrem Roguckim, więc myślę, że nie, był taki zły rok. Ta trzynastka wcale nie była pechowa. I masz poczucie, że cały świat przed tobą teraz jak szeroki kadr? No, trochę tak, chociaż no, tak trzeba czasem na ziemię. Ale tak, tak, wmawiam sobie to, że wszystko jest przede mną i wszystko jest piękne. Martynina, to ja w takim razie życzę ci tego, żeby 2014 był równie piękny jak ten 2013. Dalszego rozwoju, dalszych wielu sukcesów, no i mam nadzieję, że po tej płycie też różne nominacje do Fryderyków i nie tylko będą. I żebyś dalej się spełniała. A ja tobie życzę wspaniałych gości. Dziękuję bardzo. I dobrych rozmów. A ja dziękuję tobie za tę rozmowę. A ja dziękuję tobie. Wymieniliśmy się przyjemnościami. I państwu też dziękujemy za uwagę i do zobaczenia już wkrótce podczas kolejnego wywiadu.